jeśli masz prawo jazdy, to może ci się zdarzyć, że będziesz jeździć samochodem w Polsce. A żeby jeździć samochodem w Polsce, lepiej znać słownictwo związane z samochodem po polsku. I dzisiaj się właśnie tym zajmiemy. Jeśli jeszcze mnie nie znasz, to ja jestem Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku w ekstra wydaniu w samochodzie, kanał i podcast dla osób, które uczą się języka polskiego. Zaczynamy! Zanim zaczniemy słownictwo typowe dla samochodu, opowiem ci trochę o tym, jak wygląda prawo jazdy w Polsce, to znaczy egzamin na prawo jazdy. Egzamin na prawo jazdy w Polsce składa się z takich dwóch części. Mamy najpierw egzamin na placu manewrowym i musimy pokazać, że potrafimy zrobić kilka manewrów, a potem wyjeżdżamy na ulicę i robimy to, co nasz egzaminator mówi, że musimy zrobić. Na przykład zaparkować albo skręcić w lewo. Oczywiście to już jest egzamin praktyczny. Przed tym egzaminem praktycznym mamy też egzamin teoretyczny. Egzamin z teorii, nie wiem, czy teraz coś się zmieniło, bo zdawałam prawo jazdy już jakiś czas temu, więc wtedy pamiętam, że był to taki egzamin komputerowy. Na komputerze odpowiadało się na różne pytania z teorii, z zakresu teorii. Więc zdaliśmy już egzamin na prawo jazdy. W Warszawie nie jest to aż takie proste. Zdaliśmy już egzamin na prawo jazdy i wyjeżdżamy na ulicę. Musimy poznać trochę słownictwa związanego z tym samochodem. Zaczniemy od czegoś chyba najistotniejszego. Kiedy jeździmy samochodem, to potrzebujemy kierownicy. Kierownica to jest to, co właśnie pokazuję. A zwykle po środku kierownicy, ale to zależy od samochodu, jest klakson. Klakson służy do tego, żeby trąbić. Trąbimy wtedy, kiedy jesteśmy zdenerwowani. I niestety w Polsce zdarza się to dosyć często. Daj mi znać, jak jest w Twoim kraju przy okazji, czy trąbicie często na inne samochody. Ja bardzo nie lubię, kiedy ktoś na mnie trąbi. Mówimy trąbić na kogoś. Kiedy ktoś na mnie trąbi, to od razu bardzo stresuje się za kierownicą. Mówimy być za kierownicą. Ktoś jest za kierownicą. Poza kierownicą bardzo ważne w Polsce są światła. Światła są ważne dlatego, że w Polsce jest obowiązkowe włączać światła w trakcie jazdy, nawet w dzień. Nawet wtedy, kiedy jest jasno, nawet wtedy, kiedy wszystko widać, pamiętaj, żeby włączyć światła. Mamy światła mijania, mamy też światła drogowe, które służą do tego, żeby oświetlać drogę daleko. Potocznie mówimy światła długie na światła drogowe. Poza tym mamy oczywiście kierunkowskazy. Kierunkowskaz to to, dzięki czemu możemy pokazywać, że chcemy skręcić w lewo albo skręcić w prawo. Kierunkowskazy są bardzo ważne. Mówimy włączyć kierunkowskaz. Włączyć kierunkowskaz w lewo albo włączyć kierunkowskaz w prawo. Poza tym oczywiście, kiedy mamy wypadek, to mamy też światła awaryjne. Wypadek albo kiedy parkujemy tam, gdzie nie powinniśmy parkować, bo jesteśmy tylko na chwilę, włączamy światła awaryjne, czyli kierunkowskazy z dwóch stron. Nie można oczywiście zapomnieć też o światłach cofania, które zapalają się automatycznie, kiedy cofamy, to znaczy jedziemy do tyłu. Inaczej mówimy też na nie światła wsteczne, a potocznie po prostu wsteczne. Nie moglibyśmy oczywiście jeździć też bez lusterek. Lusterka to, co widzicie tutaj. Lusterka muszą być dobrze ustawione. Zawsze, kiedy zaczynamy jechać samochodem, musimy sprawdzić, czy dobrze ustawiliśmy lusterka. A jeśli pada deszcz, to musimy uruchomić wycieraczki. Mówiłam, że kierownica jest najważniejsza, ale nie możemy zapominać też o pedałach.
Pedały mamy trzy i są to sprzęgło, hamulec i gaz. Mówimy naciskać pedał, więc naciskam gaz, albo naciskam hamulec, albo naciskam sprzęgło. W języku potocznym mamy też wrażenie dodać gazu. Dodać gazu to znaczy nieformalnie przyspieszyć, więc jeśli jedzie z wami jakiś Polak i będziecie jechać wolno, bo w waszym kraju jeździ się zgodnie z przepisami, a w Polsce nie, to może wam powiedzieć, no weź, dodaj gazu i wtedy będziesz wiedzieć, że chodzi o to, że musisz przyspieszyć. Ale nie przyspieszaj, nie warto. Poza pedałami bardzo ważna jest też skrzynia biegów. Skrzynia biegów to coś, co pozwala nam zmieniać biegi. Po polsku mówimy biegi i mamy zwykle 5 takich podstawowych biegów i bieg wsteczny. Na biegi mówimy w formie żeńskiej. To jest jedynka, dwójka, trójka, czwórka i piątka. I wsteczny. Kiedy przyspieszasz albo kiedy zwalniasz i musisz zmienić bieg, to mówisz, że zmieniasz bieg na dwójkę, albo zmieniasz bieg z jedynki na dwójkę, albo z dwójki na jedynkę, z trójki na czwórkę, z czwórki na piątkę i tak dalej. W języku kolokwialnym mówimy często na wsteczny, na bieg wsteczny, kiedy chcemy jechać do tyłu, wrzucam wsteczny. Zresztą na wszystkie biegi w języku kolokwialnym mówimy czasem wrzucać. A kiedy już się zatrzymaliśmy, skończyliśmy już naszą jazdę, to najczęściej podnosimy hamulec ręczny dla bezpieczeństwa, żeby samochód przypadkiem nie odjechał bez nas. Nie zapomnijcie też, kiedy się zatrzymacie i wyjdziecie z samochodu, wyjąć kluczyka ze stacyjki. A jeśli się gdzieś zatrzymaliśmy i mamy rzeczy do włożenia do samochodu, to wkładamy je do bagażnika. To jest bagażnik. Mówimy oczywiście otwierać bagażnik i zamykać bagażnik, jeśli chcemy go zamknąć.